Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani doktor, witam serdecznie. Pan jest prawnikiem, panie pośle, i będziemy dzisiaj mówić o sprawach prawnych. Co to jest ta Duda Pomoc, bo ona funkcjonuje, ale nie wszyscy wiedzą. Tak, no Duda Pomoc to jest takie hasło, które się ukuło jeszcze w kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie otworzył taki ośrodek, miejsce, w którym bezpłatna pomoc prawna została w Warszawie uruchomiona. Ja miałem ten zaszczyt, tą przyjemność też pracować w tej Duda Pomocy. Natomiast pod Duda Pomocą też kryje się regulacja ustawowa, która stworzyła bezpłatną pomoc prawną. Ta bezpłatna pomoc prawna, ona już powstała w 2015 roku, jeszcze w tamtej kadencji. Natomiast myśmy analizowali tą sytuację, jak funkcjonuje ta bezpłatna pomoc prawna stworzona jeszcze właśnie w siódmej kadencji. I okazuje się, że to była pomoc czysto teoretyczna, to znaczy były punkty i miejsca w całej Polsce, które taką pomoc udzielały, ale niestety było mało osób, które kwalifikowały się do takiej pomocy. Czyli sporo osób, które nawet przychodziło, okazywało się, że takiej pomocy nie może otrzymać, bo nie spełnia kryteriów, które w tej ustawie zapisano. I tutaj tak, i teraz to się zmienia. Tak, pan prezydent to zmienił. Prezydent przyszedł tutaj z pomocą i złożył nowelizację ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej i znacząco rozszerzył katalog osób uprawnionych do skorzystania z tej pomocy. I dzisiaj w zasadzie każdy, kto złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłacenia takiej samodzielnie bez pomocy prawnej, może do takiego punktu się zwrócić o taką poradę prawną. Żeby się zwrócić do takiego punktu, to trzeba wiedzieć, gdzie ten punkt znaleźć. No jest ich bardzo dużo. Na przykładzie Łodzi możemy powiedzieć, że takich miejsc jest 14. 14 miejsc w Łodzi, 28 punktów, a 14 miejsc, czyli w tych miejscach są podwójne punkty, bo jeden punkt obejmuje 2 dni, więc w tych 14 miejscach 4 dni w tygodniu przyjmują prawnicy, którzy bezpłatnie taki porad udzielają. Wcześniej było tak rzeczywiście, że kryteria ustawowe były tak napisane, że osoba do 26 roku życia i powyżej 65 mogła bez ograniczeń z tej pomocy korzystać, a te osoby właśnie między 26 a 65 rokiem życia musiały się wykazywać korzystaniem z pomocy społecznej. To było w zasadzie bardzo, bardzo zły zapis, który czyli w zasadzie... jakieś kryterium finansowe było, tak? Tak, no radykalnie ograniczał ten zapis możliwość skorzystania z tej pomocy, a proszę zwrócić uwagę na to, że prawnicy byli wynagradzani ryczałtowo, czyli te wszystkie punkty funkcjonowały, ci prawnicy przychodzili i oni w zasadzie siedzieli bez pracy, nie było petentów, nie było chętnych, bo nie można było im pomocy udzielić i te statystyki pokazywały, że na jeden taki dyżur kilkugodzinny udzielano średnio jednej porady prawnej. Więc a spokojnie można byłoby kilka czy kilkanaście nawet udzielić, więc od 1 stycznia weszła ta ustawa zaproponowana przez pana prezydenta, przez parlament przyjęta, która każdemu w zasadzie umożliwia taką bezpłatną pomoc otrzymać. I dzisiaj mamy taką sytuację, w której stoimy przed innym jakby zobowiązaniem. Musimy doprowadzić do tego, żeby tą pomoc i tą możliwość nagłośnić. Bo dzisiaj mało kto wie o tym, że coś takiego funkcjonuje. Jak mamy jakiś problem, to nie wiemy, gdzie pójść. Skorzystać z takiej pomocy bezpłatnej, to co ma zrobić? Gdzie ma poszukać takiego prawnika, który udzieli mu bezpłatnej porady? No, począwszy od strony Ministerstwa Sprawiedliwości, kończąc na stronie Urzędu Miasta Łodzi, tam są wskazane dokładne adresy, gdzie tej bezpłatnej porady prawnej można uzyskać ją w Łodzi. No to jest dla przykładu, no Zarząd Lokali Miejskich ulica Przemysłowa, Zarząd Lokali Miejskich Barlickiego 11, Zarząd Lokali Miejskich Lubelska 9, Urząd Miasta Łodzi Piotrkowska 153, Urząd Miasta Łodzi Piłsudskiego 100, Urząd Miasta Łodzi Krzemieniecka 2B, Urząd Miasta Łodzi Politechniki 32, Zachodnia 47, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na Grota Roweckiego, na Paderewskiego, na Będzińskiej, na Objazdowej.
Czyli w tych punktach jest 14 miejsc, w których prawnicy mają swoje dyżury. Trzeba zadzwonić i dowiedzieć się dokładnie, w jakich godzinach, w jakich dniach jest ten dyżur. I spokojnie można tam pójść, bo to jest pomoc nie udzielana przez Urząd Miasta, tylko to jest pomoc, można powiedzieć, rządowa, ale organizowana, bo obowiązki w zakresie zorganizowania tej pomocy leżą po stronie powiatu. W przypadku Łodzi jest to miasto. Więc tam możemy wymagać od tych prawników, żeby nam udzielili bezpłatnej pomocy. No dobrze, prawnej. I przychodzimy do takiego prawnika i prawnik zapyta nas o to, czy my możemy skorzystać z takiej pomocy? On poprosi o złożenie takiego oświadczenia. Będzie miał takiego oświadczenia, żeby oświadczyć, że nie jest w stanie się samodzielnie pokryć takiej pomocy prawnej, gdzieś u prawnika, radcy, u adwokata, gdzieś na mieście po prostu. Jeżeli oświadczymy, no musi to być rzeczywiście być zgodne z prawdą, czyli musimy oświadczyć, że rzeczywiście ta sytuacja nie jest najlepsza. Nie ma tam żadnych kryteriów, czyli nie ma, że jak jest dochód powyżej 1000, to jest ta pomoc, a poniżej to nie ma. Nie, tam jest tak, że deklarujemy, jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie pokryć tych kosztów samodzielnie, to oświadczamy i na tej podstawie uzyskujemy pomoc. Czyli piszemy pomoc takie oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie. Tak, w zasadzie wypisujemy swoje dane plus podpisujemy się. To procedura jest bardzo krótka i przechodzimy do pytań, do spraw, które nas interesują. Mhm. I bardzo ważne jest, żeby z tego korzystać. Jeżeli mamy jakieś pytania, to dzisiaj wszyscy mają taki zwyczaj, że jak czegoś nie wiedzą, no to z pomocą przychodzi internet. I rzeczywiście w wielu sprawach naprawdę można tam się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, ale zawsze w takich sprawach ważnych bym się upewniał u prawnika. No na przykład są spadkowe sprawy i jak przekazać spadek, bo to nie jest tak, że taki prawnik wystąpi w sądzie, ale udzieli nam porady i powie, że w sprawie spadkowej to trzeba na przykład takie dokumenty zgromadzić, chociaż nie wiem, czy nam nie pomoże również i na przykład jakiegoś dokumentu załatwić, jak to jest. Znaczy on może powiedzieć jakby, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie ich należy szukać, czyli gdzie się zwrócić, żeby takie dokumenty otrzymać. I to jest ważne, bo proszę zwrócić uwagę na to, co się pisze w internecie. W internecie musimy zwracać uwagę na to, że prawo nieustannie się zmienia. I często coś, o czym czytamy na forum, w jakimś artykule, okazuje się, że już dzisiaj jest nieaktualne, bo się przepisy na przykład zmieniły. A prawnik na to zwrócił uwagę, prawnik będzie o tym wiedział. Ale ta bezpłatna pomoc prawna obejmuje również porady obywatelskie. To jest bardzo ważne, że nie tylko chodzi o to, że my chcemy jakiś, nie wiem, bardzo skomplikowany stan prawny przedstawić, żeby to nam prawnik wyjaśnił, ale często można też zapytać o takie rzeczy naprawdę podstawowe. Ktoś na przykład ma zadłużenie i jakby on szuka rozwiązania, jak z niego wyjść. I na przykład prawnik doradzi, na przykład, żeby to skonsolidować, żeby pójść na przykład jedno spłacić, z drugim poczekać. Tak po prostu doradzi po ludzku, jakby jak się zachować w tej sytuacji. No bo to prawo czasami jest dla nas tak niejasne, a rzeczywiście istnieją sytuacje, gdzie możemy z tego wybrnąć. Oczywiście, że i tak. To musimy o tym wiedzieć. Nie ma takich sytuacji, w których nie da się wiedzieć. Oczywiście sytuacje są trudne, bardzo trudne, ale zawsze jest jakieś rozwiązanie. Jeżeli my będziemy jakby brnąć w takie sytuacje, na przykład, że rośnie nam zadłużenie i nie robimy nic, no to jakby automatycznie narażamy się na dużo gorsze konsekwencje, bo wtedy wchodzi komornik, wtedy mamy zajęcie nieruchomości, mamy różne trudności, chodzi nam na wynagrodzenie komornik i to się robi ogromny problem, a może na przykład zawrzeć jakąś ugodę ze wierzycielem, spłacać w jakichś ratach i to ten prawnik w ramach tego doradztwa obywatelskiego też powinien podsunąć taki pomysł. Czy pismo może nam taki prawnik napisać? Może napisać pisma, ale z wyłączeniem sądowych. Czyli jeżeli na przykład chodzi o jakieś pismo do urzędu, w jakimś postępowaniu administracyjnym, oczywiście może takie pismo napisać. Natomiast jeśli chodzi o sprawy sądowe, tam tylko dwie rzeczy może napisać, czyli prośbę o zwolnienie z kosztów albo sądowych, albo prośbę o przyznanie pełnomocnika z urzędu. To w tym zakresie też może napisać takie pisma, natomiast no, te porady prawne nie polegają na tym, żeby kogoś reprezentować w sądzie, bo to już wymaga no, takiego zaangażowania i takiego zaznajomienia się ze sprawą, że tutaj już potrzebny jest rzeczywiście radca prawny czy adwokat, który tą sprawą się już indywidualnie zajmie, ale takie podstawowe rzeczy, żeby na przykład zacząć sprawę, żeby zwolnić z kosztów kogoś, kto nie jest majętny, to spokojnie ten prawnik w tych biurach bezpłatnej pomocy prawnej no może takiej pomocy udzielić. Zachęcam do korzystania, ponieważ ci prawnicy dzisiaj, oni nie są obłożeni, oni dzisiaj mają moce przerobowe, tam w tych punktach nie ma żadnych kolejek praktycznie.
Naprawdę tam spokojnie bo można mało pójść. kto o tym wie, W zasadzie od ręki można. Że można bezpłatnie skorzystać z takiej porady. To prawda. Panie mecenasie, a jak jest, panie mecenasie, bo jest pan prawnikiem i panie pośle, bo jest pan posłem. Chciałam jeszcze zapytać, bo tu jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, więc na czym to będzie polegało? Jak te osoby mogą tutaj skorzystać? Rozumiem, że niekoniecznie muszą przyjść do takiego No w punktu. Każdym tych przypadków, jeżeli ktoś ma trudność w dojechaniu do takiej placówki w swoim miejscu zamieszkania, powinien zadzwonić do placówki najbliższej, zobaczyć na stronie internetowej, która jest najbliższa i zadzwonić i zapytać, jak mogą mu pomóc w sytuacji, w której rzeczywiście są osobami, które mają trudności w dojechaniu do takiego punktu. W różnych sytuacjach będą to różne rozwiązania. Może ktoś podjechać, może ktoś... Nawet taki prawnik może przyjechać do osoby. Oczywiście, że może. No, nikt mu takiej sytuacji nie zabroni. Może być tak, że przesłać można mu mailem jakieś dokumenty. Na przykład to oświadczenie o tym, że podlega tej bezpłatnej pomocy, plus jakieś dokumenty, żeby przeanalizował. To wszystko zależy od prawnika i wszystko zależy od jakby takiego życzliwego podejścia i ja tu nie mam problemu, ja też do mnie często się do biura poselskiego na przykład zwracają osoby, które też nie są w stanie dojechać. I też proszę o to, żeby mi przesłały jakieś zdjęcie dokumentu, telefonem komórkowym nawet, mailem. No, staram się jakby wyjść naprzeciw, tak? No bo jeżeli ktoś jest, rzeczywiście ma problem z dojechaniem, a ma problem prawny, no to trzeba mu jakoś pomóc i tu wszystko zależy od sytuacji, ale ci prawnicy są otwarci, nie słyszałem żadnych jakby na nich skarg, jakby braku jakiejś empatii w tych sprawach, więc jeżeli rzeczywiście mamy taki problem, znaleźć najbliższą placówkę, zadzwonić, spróbować porozmawiać, będzie taka szansa, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Panie pośle, to jeszcze raz, gdzie możemy szukać tej pomocy, czyli najpierw musimy zadzwonić do urzędu, dowiedzieć się, w którym punkcie możemy skorzystać z takiej pomocy. W których godzinach. Tak, bo chodzi o to, żeby tych punktów jest tam 14, tak jak pan powiedział. Niekoniecznie trzeba do Urzędu Miasta jechać, bo może gdzieś koło nas jest taki punkt, prawda? Tak, no, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jest Urząd Miasta, jest Zarząd Lokali Miejskiej. No to tutaj jest 14 placówek, w zasadzie można uznać, że no, na każdej dzielnicy jest ich kilka. Więc naprawdę każdy, kto taką pomoc potrzebuje, nawet nie musi do centrum jechać, tylko na swoim osiedlu znajdzie takie miejsce. I to jest naprawdę, jeżeli nawet mamy najmniejszą wątpliwość, pójdźmy tam, skonsultujmy, bo niestety w prawie nie tylko polskim, ale jest ogólnie panująca zasada na świecie, że nieznajomość prawa szkodzi. Często jak my gdzieś się pomylimy, gdzieś o czymś, czegoś przeoczymy, gdzieś źle przeanalizujemy jakąś sytuację. Minie nam termin, to później mamy ponosimy kłopoty. Tego straszne konsekwencje i to często jest naprawdę dramatyczne historie tego się tworzą, więc zachęcam wszystkich, żeby upewniali się, pytali. Po to są ci prawnicy. Wydajemy na nich kilkadziesiąt milionów w skali rocznej po to, żeby rzeczywiście, bo była taka bariera budowana przez lata, że prawo coraz bardziej się komplikowało i ludzie coraz bardziej zagubieni w tej sytuacji byli. I z jednej strony my mówimy tak, no jak widzimy, jak się komplikuje w ogóle życie, jak się komplikują relacje gospodarcze, w sprawach telekomunikacyjnych, w sprawach drogowych, ubezpieczeniowych, te wszystkie, to życie jakby komplikuje tą sytuację, więc to prawo ciężko, żeby było prostsze, no ale w związku z tym musimy wyjść naprzeciw, żeby jakby ludzie nadal nadążali, żeby mieli jakieś źródło rozwikłania tego prawa, rozwikłania tej sytuacji, w której się znajdują, więc z jednej strony prawo się komplikuje, to prawda, sam widzę jako prawnik, że te przepisy są coraz bardziej szczegółowe, no ale to jest tylko po to, żeby nie było takich furtek, nie było takich wytrychów, które później są wykorzystywane przez osoby, które są nie do końca uczciwe. No więc to prawo musi być bardzo szczegółowe i musi być bardzo precyzyjne, no ale żeby się z nim orientować, no to musi mieć jakąś propozycję dla mieszkańców. A dla mieszkańców, dla Polaków jest propozycja właśnie tych bezpłatnych biur prawnych. Można też prezydent.pl sprawdzić na tej stronie, jak to wygląda, gdyby ktoś chciał. Tam też jest opis dokładnie tego, czego możemy oczekiwać, gdzie są punkty, tam te wszystkie informacje również są, tak. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.